Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Mamy dzisiaj dzień 17 listopada, piątek. Postanowiłem po pracy podjechać do Pomorskiego Lasu, Otomińskiego Lasu, koło Gdańska. I powiem wam, że na sam początek, jak tylko zajechałem, moim oczom ukazał się grzybek. Podgrzybek opruszony, czy podgrzybek, różnie na niego mówią. Chciałbym was jeszcze przed tym, jak pokażę tego grzybka, zachęcić do subskrybowania, lajkowania i udostępniania mojego kanału. No i co? Zapraszam na film. A oto i on. Zobaczcie sami. Tu samochód. A tu mamy godzinę przed 15 i możemy się pochwalić takim oto grzybkiem. Ten jest trochę wyżarty, ale obok jest okaz, owocnik mniej wyżarty i taki piękniuś. Zobaczcie. No i cóż, idziemy dalej. I mamy kolejne owocniki pięknej urody. Zobaczcie. Dzisiaj komuś je zapewne sprezentuję. Słyszałem, że na to mówią borowiki osmolone, ale piękne okazy. Jeszcze tam mamy, dzisiaj na noc już mówią, przynajmniej tak mówią w pogodzie, że ma być przymrozek i więcej opadów śniegu. Czy na razie nie było tych opadów jeszcze tutaj w Gdańsku, ale gdzieś już tam były widoczne w Pomorskim. No, ale mówią, że, czyli mówili, że dzisiaj w Gdańsku miało padać od śniadania, ale jakoś nie padało. Od śniadania, czyli to u mnie od 10. Dobra, ale mamy kilka tych pięknych sztuk i będziemy się rozglądać dalej, żeby wam pokazać. Aura nie jest zbytnio super, bo jest dosyć zimno, jest 2 stopnie. Mamy 2 stopnie na plusie. Do tego pada deszcz. Jo. W tym momencie zauważyłem kolejnego owocnika, ale tego nie będę zabierał, niech sobie tu zostanie do przyszłego sezonu, chyba że jeszcze jakiś zapalony grzybiarz postanowi przyjść i zebrać go do koszyka, tak jak ja właśnie te zaraz zapakuję. Jak to mówią, sezon grzybowy dobiega końca, a ja dalej zbieram borowiki. Zobaczcie, jaki piękny borowiczek. Zobaczcie, cudownie wygląda. Jest trochę obżarty, ale wyjątkowy grubasek. Zrobimy mu zdjęcie. Będzie na miniaturkę. Albo w innym miejscu mu zrobimy. Miniaturka to moja słaba część raczej zawsze. I przez to mam
słabszą oglądalność. Ale mamy borowika. Sezon się kończy, a my mamy dalej borowiki. Piękne borowiki, zobaczcie sami. I szukamy dalej, może gdzieś kolejny owocnik się trafi. Właśnie udało mi się coś znaleźć ciekawego. Tam tak na biało lekko prześwituje. Szczerze mówiąc, trochę się nakręciłem i nie wiem, czy to jest borowik szlachetny, czy też nie, ale jest piękny. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, moi drodzy. Ło, nie jeden. Ha, zobaczcie. Sezon się kończy. A ja naprawdę takie piękne borowiki udało mi się znaleźć, że szok. Normalnie jestem w niebo wzięty. Takie trafienie. 17 listopada. Zobaczcie, jakie wyjątkowe okazy. Zabieramy się za nie. One są... O, jeszcze dwa razem. Zobaczcie, jakie piękne, młode i wielkie borowiki na 17 listopada. To jest wyjątkowe. Dla mnie to jest wyjątkowe, bardzo piękne zjawisko. Totalnie nie mogę powstrzymać radości. Moi drodzy, to są same piękne rzeczy. Takie coś naprawdę się nie zdarza zbyt często. Dobrze. Postaramy się może jeszcze coś znaleźć. Ale taki owocnik. W taką pogodę. Szok. Dla mnie to jest prawdziwy szok. Kawałek dalej trafił się taki piękny mały podgrzeb. Powiem wam, że wcześniej znalazłem też jednego, ale okazał się w wersji mrożonej już, bo nie był w kolorystyce swojej struktury. Ale już to grzybowanie uważam za bardzo piękne. Teraz tu się pokręcimy trochę w tych mchach delikatnych. Może jeszcze coś się uda tutaj nam trafić. Jeszcze tamta część do sprawdzenia. I zrobi się ciemno. Więc ruszamy w tamten teren. I mamy kolejne pierścieniaki grynszpanowe. Nazywany teraz je, bo zmienili im nazwę na łysiczki niebiesko-zielone. Grzyby jadalne, ale nawet nie wiem, jak smakują. I czy polecają ich wartości odżywcze i smakowe. A my tymczasem idziemy tam, gdzie pokazywałem wcześniej. A tu może nie borowik, ale zobaczcie, jak on pięknie wygląda, ten grzybek. Wydostaje się z mchu. Pięknie wygląda. A zieleń jest niesamowita. Ale nie po to tu przyszliśmy do końca. Chciałem wam pokazać, co jeszcze uda mi się znaleźć jadalnego.
i ruszamy w tamtym kierunku. Powiem wam, że z tymi borowikami jest chyba bardziej taki łód szczęścia. Ruszyłem przed chwilą w tym miejscu kijem i zobaczcie. Zobaczcie, co pod liściem tkwiło. Takich borowików to ja nie zbierałem w sezonie letnim. Zobaczcie, jaki cudowny. To są młode borowiki, mają jeszcze twarde nóżki. Młode owocniki borowika. To już kolejny. Szok. Zobaczcie sami. Dobrze, szukamy dalej. Powoli będę kończył, bo zaczyna śnieg pruszyć, coraz bardziej się robi szaro. Pokażę wam, co dzisiaj w koszyczku. Pusto prawie, ale to, co udało się dzisiaj znaleźć, to jest naprawdę wyczyn. Mamy 17 listopada, a takie piękne borowiczki udało się znaleźć. Wyjątkowy. Jestem przeszczęśliwy. Zobaczcie. Cudowne. Dobrze. Chciałbym was jeszcze zachęcić do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, udostępniania, komentowania. No i chciałbym wam życzyć jeszcze miłego weekendu i spokojnej nocy. Pozdrawiam i do zobaczenia. Może jeszcze wybiorę się raz na grzybki gdzieś, jak nie zasypię śniegiem. Cześć. Pa, pa wszystkim. No jakby ktoś nie wierzył, że mamy 17 listopada, a chodzi głównie o to, że mamy późną jesień, to pada śnieg. Zobaczcie. A ja dalej szukam borowików. Pięknie.